Cześć dzieciaki, witamy Was serdecznie. Jak widzicie, nie jesteśmy w naszej salce, ale chcemy podzielić się z Wami Bożym Słowem. Zapraszamy. Lubicie śpiewać? Zachęcam, zaśpiewajcie razem z nami. Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć historię i wszystkim dzieciom o pewnej pani i o jej służącej. Służąca miała na imię Zosia. Pewnego dnia pani obudziła się rano i woła służącą: Zosiu, Zosiu, przyjdź tutaj do mnie natychmiast. Zosia biegnie. Tak, proszę pani. Tak, słucham. Zosiu, proszę, przynieś mi herbaty. Chcę mi się bardzo pić, ale szybciutko. Dobrze, proszę pani. Zosia biegnie szybciutko do kuchni. Przygotowała herbatkę. Biegnie z powrotem do pani. Już jestem, proszę pani. Proszę bardzo, oto pani herbatka. Zosiu, ale ja chcę w mojej ulubionej filiżance. Proszę mi przynieść herbatę w mojej ulubionej filiżance. Szybciutko. Dobrze, proszę pani, już biegnę. Zosia nalewa szybciutko do nowej filiżanki herbatę. Biegnie na górę. Już jestem. Bardzo proszę. Dziękuję, Zosiu. A teraz przynieś mi jeszcze rogalik. Zgłodniałam. Dobrze, proszę pani, już biegnę do kuchni. Zosia biegnie do kuchni, przygotowała rogalik, położyła na talerzyk. Bardzo proszę, smacznego. Zosiu, dziękuję. A teraz idź sprzątać dom. Jak zjem i wstanę, dom ma lśnić. Chcę, żeby wszystko pięknie lśniło. Dobrze, proszę panią. Już będę pracować. Już. I Zosia biegnie. Mikołaj, kim chciałbyś być z tej historii? Panią? Czy tą dziewczynką służącą Zosią? Tą panią. A dlaczego? Bo chcę rozkazywać. Lubisz rozkazywać? Tak. A dlaczego nie chciałbyś być Zosią służącą? Bo nie chcę wszystkiego sprzątać. Nie lubisz wykonywać rozkazów, co? No. No, nie jest to może przyjemne, co? Dzieci zwłaszcza tego nie lubią. Słuchajcie, dzisiaj chcemy Wam z ciocią Lucynką opowiedzieć o kimś, kto mógł być kimś, kto mógł tylko rozkazywać w życiu, kto mógł mieć wszystko i nic nie robić i tylko wydawać rozkazy. Ale wiecie co? Ten ktoś stał się sługą. Sługą, o którym za chwileczkę usłyszycie. Mam przed sobą dwa przedmioty. Misę i ręcznik. Czy już wiecie, o czym będzie dzisiejsza lekcja biblijna? Dokładnie. Działo się to przed żydowskim świętem Paschy. Pan Jezus wiedział, że niebawem umrze. Co czuł? O czym myślał? Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Pan Jezus nie myślał o ratowaniu siebie. Przyszedł na świat, by służyć, by zbawić grzeszników. Co powodowało, że był gotów umrzeć? Właśnie, miłość do każdego z nas.
Pan Jezus i uczniowie idą do domu, by spożyć uroczystą wieczerzę. Są zmęczeni, głodni, zabrudzeni, ich stopy są zakurzone. Zbliżają się do domu, wychodzą po schodach, zasiadają do stołu. Czas zacząć uroczystą kolację. W pewnej chwili ktoś powstał. Przepasał się ręcznikiem, nalał wody do misy. Czy wiecie, kto to był? Tak, Pan Jezus. Pan Jezus podszedł do jednego z uczniów. Pan Jezus zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem. Powinien to zrobić jakiś służący, ale w tym pomieszczeniu nie było służącego. A mówiłam wam wcześniej, że Pan Jezus przyszedł, by służyć. Pan Jezus przyszedł, by służyć. I On chce, byśmy Go w tym naśladowali, byśmy służyli innym, okazując im miłość. Za pomocą naszych rąk, nóg, oczu, ust. Zaśpiewajmy wspólnie razem piosenkę. Podchodził kolejno do uczniów. Podszedł też do Piotra. Piotr wykrzyknął: „Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich!” Na to Pan Jezus odpowiedział: „Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną.” Co Jezus miał na myśli? Mówił: „Jeśli nie oczyszczę twojego życia z grzechu, nie będziesz miał ze mną nic wspólnego.” I dzisiaj do nas mówi tak samo. Wyznaj Mu swoje grzechy. Zaufaj Mu. Oddaj Mu swoje życie. Panie Jezu, oczyść moje serce. Zamieszkaj w nim. Chcę Tobie służyć. Amen. Gdy Piotr usłyszał te słowa Pana Jezusa, to wykrzyknął: „Panie, nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę.” Pan Jezus odpowiada: „Kto jest czysty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo jest czysty cały.” Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię po to, żeby służyć. Oddał za nas swoje życie, tak? Na krzyżu. A czy my też możemy innym służyć? Tak. A co możemy użyć, żeby innym służyć? Ręce. A do czego byś użył twoje ręce? Żeby komuś przynieść kwiatki, żeby się ucieszył. Mhm. A czy te ręce mogą służyć na przykład, żeby pomóc komuś w czymś? Tak. Mhm. Na przykład w sprzątaniu może być? W sprzątaniu. W czym jeszcze? W odkurzaniu. O, rewelacja. Dobra, dobry pomysł miałeś. Mikołaj, a do czego możemy używać naszych uszu? Żeby usłyszeć historię Pana Jezusa. Oho, o Panu Jezusie, dobra. A do czego jeszcze? Jak ktoś do nas przyjdzie i będzie smutny, to co? Jak ktoś będzie smutny, to możemy, to może nam coś powiedzieć i my mu pomożemy. Super, bardzo dobre. Mikołaj, a do czego mogą nam służyć nogi? Jak możemy innym służyć, używając naszych nóg? Żeby do kogoś przyjść. No a jak do kogoś przyjdziesz, to co? Przyjdziemy tylko i nic? Żeby spędzić fajnie czas. No właśnie, bo przychodzimy do kogoś, zwłaszcza teraz, jak jesteśmy zamknięci w domu, to na przykład do brata, do mamy, tak? I możemy się zapytać, czy można coś pomóc, albo czy na przykład w coś zagramy, albo czy coś razem poczytamy, tak? Mhm. Super. A Mikołaj, powiedz mi jeszcze, do czego możemy użyć naszej buzi, naszych ust? Jak możemy służyć buzią? Żeby coś fajnego powiedzieć. A co to jest to fajne?
Co możemy fajnego powiedzieć? Że jesteś fajnym bratem. Oho, a jak ktoś nie ma brata, to co może powiedzieć? Że jesteś najlepszą mamą. O, super. A jak jest mama też i najczęściej jest jeszcze tata albo babcia i dziadek w domu, to co możemy powiedzieć tym osobom? Jesteś najlepszą babcią na świecie. O, innym też można tak powiedzieć, którzy są w domu z nami, nie? No. Na pewno się ucieszą wtedy. Super, fajny pomysł miałeś. Mikołaj, Pan Bóg dał nam też... oczy. Oczy. Hmm? A do czego nam mogą służyć oczy? Po co one nam są? Żeby coś widzieć z telewizji. Mhm. A co możesz oglądać w telewizji, zobaczyć w telewizji? Jakieś fajne bajki. Mhm. A czy można też w telewizji oglądać historię o Panu Jezusie? Tak. Mhm. A czy jeszcze do czegoś wykorzystujemy oczy? Jakieś filmy o zwierzątkach. Mhm. Też można oglądać. A do czego jeszcze? Do pisania. O, musisz patrzeć też, jak coś piszesz. Mhm. A teraz, jak jesteśmy w domu, nie chodzimy ani do przedszkola, ani do szkoły, możemy wykorzystać nasze oczy i rękę do czegoś? A do czego? Żeby komuś coś fajnego napisać. Mhm. A co byś napisał fajnego, na przykład twoim braciom? Mhm. Masz jakiś pomysł? Nie. Jeszcze nie, co? Ale możesz na pewno coś wymyślić fajnego, by się ucieszyli, nie? No. Mhm. Nam było bardzo miło. Mamy nadzieję, że Wy też cieszyliście się, że nas znowu zobaczyliście. Mamy nadzieję też, że się zobaczymy w naszej salce. No właśnie. Życzymy Wam, kochani, zdrowia jak najwięcej i pożytecznie spędzonego czasu w domu. Do zobaczenia. Do zobaczenia.